Mój widzu, usiądź, jeśli stoisz. Bo po tej informacji możesz osłabnąć. Albo wywalić cię z butów ze złości. To taka abstrakcja, że ciężko w to uwierzyć. Mam nadzieję, że widzowie pod filmem zweryfikują tą wiadomość. W sobotę dostałem informację, że żołnierze na pasku mieli szkolenie teoretyczne. Lub jak kto woli, mieli spotkanie, ale nie z byle kim. Zjawił się prokurator w asyście pułkowniku. Uświadamiali żołnierze, że są bezbronni na służbie. I nie można nic z tym zrobić. Przynajmniej oni tak to interpretują, ja też. Prokurator z gwiezdnymi oficerami ostrzegali żołnierzy, żeby użyć broni, to naprawdę musi być zagrożenie dla życia żołnierza. Przyznaję im rację bez żadnego gadania. Gorzej wychodzi, gdy zaczęli interpretować, co znaczy dla nich zagrożenie życia żołnierza na służbie. Prokurator z pułkownikami zaczęli omawiać różne scenariusze. A żołnierze zaczęli się zastanawiać, czy nie rzucić natychmiast kwitem po takim wykładzie. Żołnierzom pozwolono używać pałek. Gdy imigrant jest bardzo agresywny i atakuje nożem żołnierza, to akurat jest kuriozum, bo żołnierze nie mają wydawanych pałek, jak idą na patrol. Dopiero ekipa 9-osobowa dostaje pałki, która jedzie na interwencję w momencie, jak już jest przejście przez granicę. Inżynieru ze wschodu, teraz sobie myślisz, no dobra, żołnierze po to mają broń, żeby ją używać. Przecież jest zagrożenie życia żołnierza. Imigrant atakuje noże naszego mundurowego, więc można go zastrzelić. Nie zapędzaj się zbytnio, bo Polska to nie Stany Zjednoczone. A pasek na granicy polsko-białoruskiej to nie ulice Los Angeles. U nas to nie działa. Prokurator i pułkownicy wyjaśnili, kiedy można używać broni palnej. Albo kiedy jeszcze nie wolno użyć broni palnej. Teraz się trzymajcie, bo to może być zbyt wiele dla waszych nerwów. Jeśli napastnik chce odebrać broń żołnierzowi lub jego koledze, to nie może do niego strzelać żołnierz. Nawet jak już napastnik złapie za lufę karabinu, to żołnierz musi jeszcze poczekać. Ktoś sobie teraz może pomyśleć. Kukuła, co ty pierdolisz? Ja jestem tylko posłańcem, słuchajcie dalej. Żołnierze na spotkaniu mieli przekazane, że jak napastnik zabierze im karabin, to koledzy nie mogą do niego strzelać. Muszą jeszcze poczekać. Jak napastnik nawet przyładuje karabin, to nadal to jeszcze nie jest zagrożenie życia. Tak przynajmniej twierdzą. Dopiero jak skieruje broń żołnierza lub wyceluje, to wtedy żołnierze mogą użyć broni. To nie znaczy, że sprawa nie będzie badana przez prokuratora. Błędnie, czy żołnierze czasem nie mataczą? Teraz powiem, co sądzę na ten temat. Myślałem o tym przez cały weekend. Mam nadzieję, że to jest kłamstwo i nie było takiego spotkania. A to wszystko zweryfikujecie. A jeśli to prawda, to nie bądźcie źli na prokuratora i pułkowniku. Już wyjaśniam dlaczego. Prawdopodobnie takie skonstruowane głupie prawo. A oni tylko przekazują wiedzę. Trzeba pomyśleć o politykach, nieważne z której strony są. Przepisy można zmienić, tak jak pewien rząd zmieniał ustawy w nocy. Wszystko zależy, czy im coś trzeba. Tak jak druga strona szybko zmieniała ustawę po aferze taśmowej. Jak politycy byli podsłuchiwani. W krótkim czasie politycy uchwalili, że nielegalne nagrania nie mogą być dowodem w sprawie. Co to znaczy? Nie wiem. Chyba najpierw trzeba się spytać nagranego, czy można użyć tego przeciwko niemu. Reasumując, oni już przestali się śmiać nam prosto w twarz. Oni już leją na polskie społeczeństwo ciepłym moczem. A jeszcze jedno, jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to udostępnij ten film. Daj łapkę w górę. Odwiedź moją stronę i koniecznie przeczytaj książkę Dziennik Kota Veni, Vidi, Vici, opowieści z wojska. Będziesz mieć punkt odniesienia na temat tej instytucji i będziesz mogła mógł wyznaczyć azymut, w którą stronę to wszystko idzie.